Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w centrum wydarzeń w telewizji w Polsce.pl. Dorota Łosiewicz, Marcin Wikło, a z nami jest... A z nami jest na łączach pan profesor Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Panie profesorze, co prawda umówiliśmy się na rozmowę o deformie polskiej edukacji, ale nie możemy nie zacząć od doniesień z wczorajszego wieczora. Mariusz Kamiński, głodujący od kilkunastu dni, trafił do szpitala. Myśli pan, że to jest taki moment, który koalicji 13 grudnia powie stop? To jest ten moment, w którym jeszcze można zawrócić, jeszcze można się zatrzymać? Nie wierzę w to, żeby koalicja 13 grudnia mogła cokolwiek przyjąć do swojej świadomości dzisiaj, zachwyśnięta władzą i zachwyśnięta tym, co robi, czyli łamaniem wszelkich standardów państwa demokratycznego i praworządnego. Nie wierzę w to. Mam nadzieję, że zapowiedzi pana Bodnara z zeszłego tygodnia się sprawdzą i w tym tygodniu jego opinia trafi na biurko do pana prezydenta. Pan prezydent zakończy tę procedurę ułaskawieniową i nasi przyjaciele wyjdą na wolność. Miejmy nadzieję, panie profesorze, to teraz ta deforma edukacji, nowe ministry edukacji, bo jest ich tak naprawdę kilka, bo także wiceminister edukacji, zapowiadają wielkie zmiany. Od 1 kwietnia ma pojawić się rozporządzenie. No i właściwie nie wiemy, co to rozporządzenie, co w tym rozporządzeniu będzie, bo najpierw słyszeliśmy o tym, że będzie zakaz prac domowych. Teraz słyszymy od pani ministry Nowa, że mowa jest o nieocenianiu i nieobowiązkowości prac domowych, a nie o braku prac domowych. To, że nie będzie oceny, nie zmienia postaci rzeczy, że można o tym rozmawiać. Czy pan profesor w ogóle rozumie tak naprawdę, o co chodzi w tych propozycjach? Ależ oczywiście, że rozumiem. To jest bardzo proste. To jest jedna wielka ściema polityczna, nic więcej, jedna wielka ściema, która nic nie wprowadzi poza zamieszaniem, które wprowadzają słowa pani Nowackiej. Swoją drogą pytanie, na podstawie jakiego przepisu i na podstawie jakiego upoważnienia ustawowego pani Nowacka chce zakazać nauczycielom zadawania prac domowych, bo tego też nie bardzo rozumiem, ale może zobaczymy tę podstawę. Chociaż dla tych ludzi podstawy prawne się nie liczą, bo Bodnar do tej pory szuka podstawy prawnej do zamachu na telewizję polską. Słyszałem, że pani minister szukają również, ogłosiły na stronie internetowej gdzieś link, na którym można zgłaszać nieprawidłowości w działaniu Instytutu Rozwoju Nauki Języka Polskiego imienia Maksymiliana Marii Kolbego, tak jakby nie mogli audytu zrobić i zobaczyć, że nie ma tam żadnych nieprawidłowości. Jedna wielka ściema. A swoją drogą, szanowni państwo, wiecie państwo, ilu było ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Połączonym Edukacji i Nauki? Byłem ja i miałem 5 zastępców plus dyrektor generalny. 7 nas było w kierownictwie połączonych resortów. Wiecie państwo, ile jest teraz ministrów w 2 resortach? 7 to jest ich tylko w Ministerstwie Edukacji plus 6 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Razem 13 zamiast 7. Taka to jest reforma administracji Tuska. I tanie państwo... Takie tanie, że kosztuje 2 miliony więcej tylko w samym kierownictwie rocznie. Panie profesorze, no ale ta koalicja ma o wiele szerzej rozstawione ramiona. Tam trzeba wynagrodzić tych ludzi, dać im te stołeczki, żeby to wszystko się zgadzało. I też w sumie 104 ministrów w całym rządzie. I wiceministrów. Ale panie profesorze, pytanie o to, o co tak naprawdę chodzi? Czy chodzi o to, żeby popędzić po prostu na zupełnie odwrotny biegun niż to ministerstwo, którym pan kierował? Że to ma być po prostu polityczna zmiana? Bo to przecież wszystko gdzieś będzie skutkowało tym, że będziemy wychowywać coraz głupszych młodych Polaków. Tak, wracając do tych prac domowych i raz jeszcze do tych zapowiedzi, które są jednym wielkim chaosem, czyli ściemą, no nie wiemy, o co chodzi. No, jeśli chodzi o klasy 1-3, tu sprawa jest prosta. My również napisaliśmy w naszym programie Prawa i Sprawiedliwości, że można tutaj zmienić sytuację. Przytłaczająca większość dzieci w klasach 1-3 pozostaje w świetlicach. Można w świetlicach robić z nimi to, czy przerabiać z nimi to, co było przerabiane w domu. Jest jasne, że to są klasy 1-3. No ale w klasach 4-8 zabronić nienakazanej pracy domowej, bo pamiętajmy, nie ma dzisiaj żadnego nakazu zadawania prac domowych. To nauczyciel decyduje, w jaki sposób ma realizować program, który jest w danej klasie, w jaki sposób przygotować ucznia do tego, żeby zdał do następnej klasy, albo przygotować go do egzaminu ósmoklasisty, więc albo do olimpiady, no wszystko jedno. Więc zakaz prac domowych to jest całkowite ograniczenie swobody nauczycieli. To po pierwsze, ale po drugie, wyobraźcie sobie państwo młodzieńca 13-letniego, który przychodzi do domu, rzuca w kąt torbę i otwiera komputer i zaczyna grać w jakieś gierki, a rodzice mówią: odrób pracę domową, a on mówi: nie, Tusk mi zakazał. To jest
kompletny chaos wychowawczy. Tak będzie w wielu domach, naprawdę. Te dzieci to chłoną. To jest ograniczenie również, można powiedzieć, działania rodziców w tym zakresie. Coś nieprawdopodobnego. No a pytanie jest następujące, a na przykład lektury szkolne. Pani Lubnauer dzisiaj w tej sprawie się wypowiedziała w radiu. Otóż ona mówi, że lektury absolutnie będzie trzeba czytać, bo nie ma możliwości czytania lektur w domu, dlatego że nie ma możliwości czytania lektur w szkole. Panie profesorze, pan mówi o tym, że dzieci nie będą się mogły przygotować do olimpiady. Pal 6 olimpiady, a co z egzaminem ósmoklasisty? Moja siódmoklasistka to też samo. Już właśnie usłyszała, że ona nie będzie musiała odrabiać prac domowych i ona się pyta, mamo, ale to jak ja się przygotuję do egzaminu, więc już siódmoklasistka wie, że coś tutaj jest nie halo. Ale podstawy programowe, jeszcze panie profesorze, o to chciałam zapytać, bo panie ministry zapowiadają odchudzenie podstaw programowych o 20% i co prawda to się ma wydarzyć od 1 września. Prace domowe będą ograniczone od 1 kwietnia, więc chyba troszeczkę coś nie po kolei. Ale jak pan sobie wyobraża to ograniczenie podstaw programowych o 20%? Akurat też ja szukam takiego cytatu, miałem tutaj nawet z takiego portalu, który absolutnie nie może być posądzony o sprzyjanie mojej formacji politycznej, ale wypowiedzi nauczycieli biologii czy matematyki, którzy zwracają uwagę na to, że powtórka i ciągła powtórka materiału jest jedyną metodą nauki, więc jeśli się zakaże powtórki tego materiału w domu, to jest rzeczywiście równanie w dół. To jest upadek edukacji. Ale jeśli chodzi jeszcze o te lektury szkolne, no to jest kolejne wyłączenie, które pani Nowacka stosuje. Tych wyłączeń jest coraz więcej, bo na początku, pamiętacie państwo, mieliśmy zakaz. Tak, najpierw miał być zakaz całkowity. Tak, później, że tylko dla chętnych nie będzie oceniany. Tak. Później, że tylko zakaz pisemnych, to znaczy, że ustne będą, tak? Później, że jednak lektury też będą. No to co będzie, co nie będzie? No dlatego mówię, że nikt nie wie, co w tym rozporządzeniu będzie tego 1 kwietnia, bo te panie same tego nie wiedzą. No dokładnie chciałem powiedzieć, oni nie wiedzą, co będzie w tym rozporządzeniu, bo też nie wiedzą nawet na jakiej podstawie je oprzeć. Panie profesorze, no to pieniądze, czas na pieniądze, bo to jest oczywiście temat, który ekscytuje wszystkich, nauczycieli również. Myślę, że wielu poszło do urn i zagłosowało na Donalda Tuska, który powiedział 1500 jak leci dla każdego. 30%, ale nie mniej niż 1500. Tak brzmiała obietnica. Ale powiedział Tusk, nie mniej niż 1500 do podstawy. Do podstawy, tak. Do podstawy. Tymczasem z słusznych wyliczeń Związku Nauczycielstwa Polskiego wynika, że do tej podstawy jest dobre kilkaset złotych mniej. Dobre kilkaset złotych mniej to jest 1100-1200, a nie 1500. To po pierwsze. Po drugie, w roku 2015 subwencja oświatowa była poniżej 40 miliardów złotych. W roku 2023 subwencja oświatowa miała już 64 miliardy złotych, co pozwoliło na podniesienie wynagrodzeń średnich dla nauczycieli o 76% dla najmniej zarabiających wchodzących do zawodu i blisko 50% dla najlepiej zarabiających. Dołożyliśmy do tego w naszej ustawie budżetowej, projekcie, który przygotowaliśmy do końca września, 12 miliardów 130 milionów złotych, czyli kolejne 20% do tych wcześniejszych. Także łącznie myśmy podnieśli tę subwencję do kwoty 76 miliardów o 90% w stosunku do tego, co nam zostawili ci z PO-PSL. O 90%. Tymczasem panowie z koalicji 13 grudnia Tuska dorzucili do tych naszych 12 miliardów 130 tylko 11,5. W gruncie rzeczy te podwyżki, które są teraz zaproponowane nauczycielom, w większości są wypracowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i trzeba o tym mówić. Raz jeszcze powtarzam, myśmy zwiększyli łącznie subwencję oświatową dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego o 90% tylko w stosunku do poprzedniego roku o 20%, a ci państwo dołożyli tylko 15%. Krótko mówiąc, za większość podwyżek dla nauczycieli, które będą i bardzo dobrze, że będą, odpowiada rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo to chciał robić, a państwo dołożyli po kilkaset złotych tak naprawdę, jeśli chodzi o najmniej zarabiających i trochę więcej niż 1000, jeśli chodzi o najlepiej zarabiających, no ale to jest 15% do naszych 20%. Panie profesorze, chciałam jeszcze pana zapytać o komisję śledczą, która bada wybory kopertowe. Pan zasiada w tej komisji śledczej. Dlaczego przed tą komisją śledczą nie staną osoby, które mówiły o tym, że wywaliły wybory kopertowe w powietrze, czyli pani marszałek Kidawa-Błońska, pan prezydent Trzaskowski, no i pan Borys Budka, który z mównicy sejmowej krzyczał o tym, że te wybory kopertowe zostały wywalone w powietrze? Bo ta komisja śledcza wcale ma niczego nie wyjaśniać, tylko ma zrobić sobie szopkę polityczną i tę szopkę polityczną robi. Proszę zwrócić uwagę, że my zgodziliśmy się, nasza czwórka
przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości i zgodziliśmy się na wszystkich bez wyjątku, tak samo pan Witold Tumanowicz z Konfederacji, na wszystkich bez wyjątku świadków zgłaszanych przez tamtą stronę. Nie mamy nic do ukrycia w tej sprawie, wszystko jest jasne, jeśli chodzi o komisję śledczą. Tymczasem oni nie zgadzają się na kluczowych świadków, którzy zablokowali wybory, którzy mówili, że zablokowali wybory kopertowe i wywalili je. Czyli oni są winni tego, że wydano 70 milionów złotych bez celu, bo cel się nie odbył. Czyli Kidawa Błońska, Trzaskowski i Borys Budka. Za każdym razem jest nie. Jutro będziemy zgłaszać kolejnych świadków, bo pan Wypi rzeczywiście sporo sobie nagadał, tylko nagadał sobie sporo rzeczy, które już zostały zanegowane przez chociażby pana posła Cieślaka, więc będziemy powoływać na świadków, próbować powołać na świadków pana posła Cieślaka, pana posła Bortniczuka i pana posła Piechowiaka. Co więcej, otrzymałem, szanowni państwo, i to jest news, którego nikt jeszcze nie ma, jest w Polsce. Otrzymałem właśnie oświadczenie pana Jerzego Milewskiego, na spotkania którego powoływał się pan Wypij w czasie komisji w zeszłym tygodniu, i pan Jerzy Milewski stwierdza wprost na piśmie, że pan Wypij mija się z prawdą i mówi nieprawdę na temat jego spotkań z jego ojcem, więc uwaga, będę również wnosił o powołanie ojca pana Wypija na świadka, skoro pan Jerzy Milewski oficjalnym pismem wprost do mnie, jako członka komisji śledczej, stwierdził, że pan Wypij mija się z prawdą, mówi nieprawdę na temat jego działania. No to są rzeczy, które rzeczywiście dzisiaj wychodzą na jaw. Wątpię, załóżmy się, szanowni państwo, że większość sejmowa zechce powołać pana posła Cieślaka, pana posła Wrotniczuka, pana posła Piechowiaka i ojca pana Wypija na świadków. Będą przecież chronić Wypija, którego powołali specjalnie, żeby robić tylko szopkę polityczną. To jest komisja od szopki, a nie komisja śledcza od wyjaśnienia czegokolwiek, bo w sprawach wyborów kopertowych wszystko jest jasne. Myśmy je przygotowywali w terminie konstytucyjnym, bo mieliśmy taki obowiązek. Wydawaliśmy pieniądze na przygotowanie tych wyborów w bardzo trudnym czasie pandemicznym. Miały być korespondencyjne, tak jak w Bawarii, bo można było to zrobić. Tymczasem oni, Senat, pan Grodzki, a także pani Kidawa-Błońska jako kandydatka, a także pan Trzaskowski jako samorząd terytorialny i przedstawiciel tych wielkich samorządów oraz pan Budka jako przedstawiciel, przywódca tutaj wtedy tej największej partii opozycyjnej, zablokowali te wybory. Cóż tu więcej wyjaśniać? Panie profesorze, to jeszcze jedno pytanie o Jarosława Gowina, bo pan wymienił tutaj bardzo wielu jego współpracowników, byłych, obecnych, osób, które mu sprzyjają, nie sprzyjają, natomiast on sam, czyli Jarosław Gowin, ówczesny wicepremier, już zeznawał przed komisją. To miała być wielka bomba, wyszedł co, kapiszon i taki zamknięty. Kto miał naciskać na pana Gowina, bo pan Gowin też nie mógł się za bardzo zdecydować, czy ktoś naciskał, czy jednak nie naciskał, kim była tajemnicza osoba w jego mieszkaniu. No do tego potrzebny jest również ojciec pana Wypija, dlatego że pana Wypija w domu rodzinnym też nawiedził jakiś nieznajomy panu Wypijowi posłowi, synowi. Ale to ten sam, co pana Gowina nawiedził? No właśnie, chcielibyśmy o to zapytać, bo może trzeba skonfrontować ojca pana Wypija z panem Gowinem, bo może to jest ten sam tajemniczy funkcjonariusz, który ich nawiedzał. Tylko w jakich sprawach, o co chodzi i dlaczego, tego nikt nie wie. Mokry kapiszon. Cieszę się tylko, że pan Jarosław Gowin nie ulegał presji posłów w większości sejmowej, którzy chyba 5 razy pytali go, czy przypadkiem nie było nacisków, które powodowały, że odczuwał zagrożenie dla swojego życia i zdrowia. Wielokrotnie powtarzał, nie, żadnych takich nacisków nie było. Standardowe rozmowy w demokratycznym państwie między koalicjantami tworzącymi większość. Nic więcej. Jeszcze na koniec, panie profesorze, wrócę do spotu Donalda Tuska związanego z pracami domowymi, bo Donald Tusk taki radosny nagrał spot, że oto koniec prac domowych, tylko że to ten sam Donald Tusk, który wysłał 6-latki do szkół i to on nie pozwolił tym dzieciom biegać, cieszyć się i kazał im wcześniej siedzieć w ławkach. Czy to wygląda teraz wiarygodnie, ten spot? A proszę państwa, jeżeli stawiamy na jednej szali wiarygodność i Tuska, no to znaczy, że nie widzimy rzeczywistości. Ten człowiek wielokrotnie oszukał Polaków, i wiekiem emerytalnym, i podnoszeniem podatku VAT, i brakiem podnoszenia stopy wolnej kwoty wolnej od podatku, i wieloma innymi sprawami, dlaczego miałby nie oszukać teraz uczniów? Już oszukuje. Ściema, drodzy uczniowie, ściema. Pamiętajcie, że oprócz praw są też obowiązki. Nie ma praw bez obowiązków. Nie dajcie się oszukać. Wyrośnijcie na mądrych ludzi. Profesor Przemysław Czarnek, bardzo dziękujemy, panie profesorze, za rozmowę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji i nauki, był gościem telewizji w Polsce.pl. A my jesteśmy w centrum wydarzeń w telewizji w Polsce.pl. Wracamy do państwa za kilka chwil.